Dzień dobry moi obserwatorzy i moja obserwatorko. Dzisiaj Ci powiem o 5 konkretnych rzeczach, dla których warto być kierowcą taksi, tudzież kierowcą Uberów, Boltów i wszystkich innych takich przewozów, które w zasadzie niedługo też będą pełnoprawnymi taksówkami. I tutaj mówię z perspektywy kierowcy, który sam dla siebie jeździ, ma na siebie firmę, ma wszystko na siebie, ma samochód i tak dalej, nie pracuje dla żadnych spółdzielni i innych, tylko sam dla siebie. I to z 5 konkretnych powodów, dlaczego warto być kierowcą taksówki. Numer 1, chyba wydaje mi się, że jeden z najważniejszych, ale nie najważniejszy, ale jeden z najważniejszych, to jest jeździsz wtedy, kiedy chcesz. Dzisiaj na rynku w większości firm nie ma już specjalnie raczej jakichś takich dyżurów, takich rzeczy, chociaż jeszcze bywają w niektórych, ale generalnie tego nie ma, czyli wyjeżdżasz wtedy, kiedy chcesz. Natomiast to jest kij obosieczny, ponieważ jeżeli mało wyjeżdżasz, to mało zarabiasz, jeżeli nie wyjeżdżasz wtedy, kiedy są godziny szczytu i najlepszy ruch, to też mało zarabiasz, więc koniec końców nie ma kogoś, kto by siedział Ci nad głową, w cudzysłowie pracodawca, który zawsze wymaga, żeby być na 8, 7, niezależnie. Tutaj po prostu jak Ci się nie chce, to nie wyjeżdżasz, ale za tym idzie też brak zarobków. Numer 2, moim zdaniem, to jest spoko, ponieważ nauczysz się życia. Tutaj nauczysz się życia, nauczysz się prowadzić firmę. Najlepiej wychodzi mieć jednoosobową działalność gospodarczą przy odpowiednich warunkach i odpowiednio opracowane. Być może powiem, jeżeli Cię to będzie interesowało kiedyś, na jakimś innym filmie. Natomiast na pewno nauczysz się życia, bo nauczysz się prowadzić firmę, przedsiębiorstwo, będziesz wiedziała, co to są koszty, jak się samochód utrzymuje, czyli takie podstawy, i do tego będziesz nauczysz się liczyć jakichś swoich czystych zysków, nauczysz się gdzieś, że tak powiem, mieć twardy, w cudzysłowie, tyłek, kiedy tak zwani taksówkarze z postoju, czy tak zwane berety, czy ktoś będzie Cię przeganiał z miejsca na miejsce i musisz się temu oprzeć, czy będą jacyś klienci tacy feralni, problematyczni, czy nauczysz się tego życia obcowania, wydaje mi się, w dobry sposób, ale to jest raczej w miarę normalne, kiedy się prowadzi firmę, na to się gdzieś przygotuj. Trzeci powód, no to kontakt z ludźmi. Lubisz kontakt z ludźmi, to tak, to jest praca dla Ciebie. Nauczysz się tego kontaktu z ludźmi, nawet jeżeli jesteś introwertykiem, osobą przymkniętą trochę, no bo bądź co jakiś czas trafi się taki klient, który Cię po prostu zagada. Z reguły, z ogromnej większości, naprawdę całkiem przyjemnie się z klientami rozmawia i jest w porządku atmosfera. Ewentualnie tak jak kiedyś odsyłam Cię do filmu innego, to i chyba idzie klient. Punkt numer 4, no to na pewno są napiwki. To jest ogromny plus tego zawodu, to jest zdolność i możliwość napiwków. Ludzie w miarę je dają, szczególnie obcokrajowcy, ale nasi klienci też. To wszystko zależy od zadbania o klienta, o powiedzenie trochę o mieście często, o radiu, o radiu, czyli fajnej muzyce, o atmosferze w samochodzie, o rozmowie w porządku, czasami angielskim, czystym samochodzie i dużo takich rzeczy, o których pewnie gdzieś tam powiem, no to one generują napiwki, szczególnie przy płatnościach gotówką. I to jest na pewno solidny gdzieś dodatek w tej pracy. No i punkt numer 5, no to uważam, że zarobki są całkiem przyzwoite, przynajmniej u nas w Trójmieście, ale tutaj mówię, że to są dane takie, bym powiedział, statystyczne pomiędzy etatem a pracą w zasadzie na 2 etaty, czyli około 300-320 godzin. Różnie to jest, w różnych okresach jest różnie, zimą jest inaczej, zimą jest znacznie mniej, u nas w sezonie jest znacznie lepiej i to jest ogromna odczuwalna różnica i te zarobki plasują się gdzieś na czysto pomiędzy gdzieś, nie wiem, 2,5-3 tysiące, powiedzmy, zimą i mało godzin jeżdżąc, do 10 tysięcy gdzieś tam w sezonie orientacyjnie, tak? Wiadomo, to czasami zależy od jakiegoś takiego szczęścia, od ogarnięcia i od jakichś może relacji, nie? Ale coś pomiędzy orientacyjnie takie zarobki mogą być. Dobrze, to teraz zapraszam Cię do subskrypcji. Tutaj jest znaczek, który się pewnie pojawi i tutaj
na dole dzwoneczek. Zadawaj pytania w komentarzu, to jeżeli będę widział pytania i jakieś informacje, to na pewno odpowiem i życzę Ci dobrego dnia.